Laboratorium Okrętowych Urządzeń Nawigacyjnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni pozwala na realizację obsługi klasycznych urządzeń nawigacyjnych zgodnie z treścią kształcenia na podstawie karty przymiotu urządzenia nawigacyjne. Wyposażenie laboratorium pozwala na realizację 28 celów kształcenia oraz 28 tematów zajęć lekcyjnych, w tym wykłady, laboratoria oraz ćwiczenia. Wyposażenie laboratorium w urządzenia nawigacyjne w sprzęt nawigacyjny to 4 klasyczne kompasy magnetyczne, 1 lok indukcyjny z czujnikiem elektromagnetycznym, 1 kompas żyroskopowy z korekcją wewnętrzną z namiernikiem, 1 kompas typu fiber optic gyro z namiernikiem, 1 kompas satelitarny z przenośną anteną, 1 kompas indukcyjny oraz 1 kompas typu flux gauge zamontowany na układzie pomiarowym kompasu magnetycznego, 2 echosondy nawigacyjne współpracujące z przetwornikami z częstotliwością próbkowania sygnału 200 oraz 50 kHz, a także system nawigacji inercjalnej typu NaviStab. Dodatkowo laboratorium wyposażone jest w przekroje urządzeń. 2 żyromatki kompasu żyroskopowego z korekcją zewnętrzną, 1 żyromatka kompasu żyroskopowego z korekcją wewnętrzną, 1 żyromatka kompasu żyroskopowego chłodzonego cieczą, a także 4 kule żyroskopowe kompasów, inklinometr, przekrój namiernika, przekrój komory różnicowej logu hydrodynamicznego, przekrój podnośnika logu indukcyjnego. Laboratoria w ramach przedmiotu urządzeń nawigacyjnych to obsługa operatorska echosondy nawigacyjnej, określanie poprawek logu, zaznajomienie z budową topowego żyrokompasu, wyznaczenie stref działania i stref dokładności systemów nawigacyjnych, obsługa i testowania systemu inercjalnego, obsługa operatorska kompasu satelitarnego, obsługa i kalibracja kompasu typu FluxGate. Dodatkowo w ramach przedmiotu nawigacja morska realizowane są zajęcia z zakresu dewiacja, kompensacja morskich kompasów magnetycznych. Od 2016 roku na potrzeby realizacji zajęć laboratoryjnych opracowano i wydano 2 podręczniki urządzeń nawigacyjnych w języku polskim i angielskim oraz 1 monografię w języku angielskim.